Księga Ezechiela, 36 rozdział, 26 werset. I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do wnętrza waszego, wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Księga Ezechiela, 36, 26. Kret i jego samochód. Kolorowa książka obrazkowa dla dzieci opowiada o Krecie, który próbuje zbudować swój własny samochód. Przy pierwszej próbie Kret zdobywa wszelkiego rodzaju części samochodowe, jakie są mu potrzebne, takie jak śruby, nakrętki, świece zapłonowe i kierownicę. Składa je razem i jest zaskoczony, że jego samochód nie działa, mimo że użył tylko oryginalnych części. Przy drugiej próbie ma więcej sukcesu. Znajduje rozbity samochód, zabawkę i za radą małej myszki ciągnie go do warsztatu samochodowego. To, co dzieje się tam ze zniszczoną zabawką, graniczy z cudem. Dźwig podnosi wrak i na dół spada nowiutki samochód z wiatraczkiem. Uradowany Kret wraca swoim pojazdem na wzgórze, parkuje samochód i znika na noc w swojej norze z kluczem. Niezwykła historia. Czy nie za często walczymy, by samodzielnie wykuć nasze życiowe szczęście, zamiast udać się ze szczątkami naszego życia, z tym wszystkim, co grzech w nim wyrządził, do Boga, do tego, który chce nam pomóc znaleźć nowe życie pełne sensu i nadziei? Chrystus zapłacił za nasze winy swoją śmiercią na krzyżu. Kiedy przynosimy do Boga szczątki naszego życia, On czyni z nich coś zupełnie nowego. Rodzimy się na nowo. Otrzymujemy życie wieczne. Ta zmiana staje się widoczna. Mamy pragnienie, by podobać się Bogu i służyć Mu. Ponadto doświadczamy wewnętrznego pokoju i radości, jakich nigdy wcześniej nie znaliśmy. Sprawdź to sam. Księga Ezechiela, 36, 26. I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.